W związku z licznymi pytaniami, jakie do nas docierają, w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak właściciel może samodzielnie zmienić połączenie do lokalnej sieci Wi-Fi swojego falownika. Przyda Wam się to, jeśli zmieniliście swojego dostawcę internetu, router, albo okresowo zmieniacie hasło na Waszym routerze. W tym celu uruchamiacie aplikację Fusion Solar oraz musicie znajdować się blisko falownika, na którym będziecie dokonywać tych zmian. Uruchamiamy aplikację Fusion Solar, logujemy się do naszego konta użytkownika końcowego. Następnie, używając zakładki Ja oraz przekazywanie urządzenia do eksploatacji, nawiązujemy połączenie lokalnie z naszym falownikiem. Aby to wykonać, należy zeskanować QR kod, który znajduje się po prawej stronie falownika. W tym momencie uruchamiamy nasze połączenie Wi-Fi i z listy sieci wybieramy nazwę sieci, która zaczyna się od SAN 2000 i numerów seryjnych naszego falownika. Klikamy w nawiązanie połączenia z tą siecią. W przypadku, gdy łączymy się po raz pierwszy z naszego konta do falownika, zostaniemy poproszeni o hasło do lokalnej sieci falownika. Z reguły jest to fabryczne hasło Change Me z dużej litery C. Gdy falownik pojawi się już na naszej liście, klikamy Zaloguj, przechodzimy do potwierdzenia naszej tożsamości, a z menu podręcznego wybieramy opcję Użytkownik. Jeśli do tej pory nie wykonywaliśmy takiego połączenia, standardowe hasło do naszego konta użytkownika przy połączeniu bezpośrednim to 5 zer i małe a. Po zalogowaniu się do naszego falownika otrzymujemy bardzo przyjazną grafikę użytkownika końcowego i z tego miejsca będziemy rekonfigurować nasze połączenie z siecią Wi-Fi. W tym celu wybieramy trzy kropeczki, które znajdują się po prawej stronie w górnym rogu. Przechodzimy do ustawienia. Kolejno ustawienia połączenia z routerem. Wybierając zakładkę WLAN, pokażą nam się wszystkie dostępne lokalne sieci Wi-Fi. Wybieramy oczywiście tą, do której chcemy podłączyć nasz falownik. Po wybraniu sieci pozostaje nam już tylko wpisanie hasła. Gdy wpiszemy nasze hasło, zatwierdzamy całość operacji przyciskiem Połącz. W tym momencie falownik łączy się z routerem, co pokazuje nam pasek postępu. Połączenie powiodło się, klikamy Potwierdź. Po zakończeniu całego procesu warto zwrócić uwagę na kolor diody, która powinna świecić ciągłym światłem zielonym. Wtedy mamy pewność, że cały proces przeszedł pomyślnie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, proszę zostawiać je w komentarzach. Cześć!